Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i dzisiaj będziemy sobie jeździć McLarenem F1, tak myślę. Zrobimy go sobie na wyczyn i w ogóle parę słów o tym McLarenie. Przede wszystkim jest to bardzo ciekawe auto z tego względu, że mamy tutaj ciekawie rozmieszczone siedzenia. Mamy jedno siedzenie dla kierowcy po środku i dwa po bokach dla laseczek, gdzie możemy sobie po prostu kogoś przewieźć, bo facet jest tutaj takim jakby głównodowodzącym, który steruje całą tą piekielną maszyną, jednym z najszybszych niegdyś samochodów na świecie. I do tej pory jest to auto, które osiągami i prowadzeniem jest po prostu mistrzowskie. Chociaż no wiadomo, są już szybsze i no to już nie jest auto z tej epoki, tak? Więc można powiedzieć, że ale i tak na swój sposób jest to samochód rewolucyjny i można powiedzieć, że zapoczątkował erę takich super samochodów, z jakimi mamy obecnie do czynienia, czyli Aventador, czy Bugatti Veyron, czy nie wiem, jaki tam jeszcze jakieś inne super samochody, których nazwy możecie sobie sami tutaj przytoczyć. I po prostu jest to samochód, który każdy by chciał mieć, każdy by się chciał nim przejechać, chociażby na miejscu pasażera. Ciekawie się otwierają tutaj także drzwi, możecie sobie to dokładnie zobaczyć, nie wiem, na zdjęciach albo gdzieś na YouTubie, gdzie prezentowany był właśnie ten samochód. Do tej pory jest on poza zasięgiem jakiegoś tam zwykłego, szarego człowieczka, więc no, jest to wóz naprawdę egzotyczny. Dobrze, jedziemy sobie w takim razie do tunera wyczynowego, gdzie mam nadzieję, że uda się coś tutaj fajnego zrobić z tym samochodem, chociaż mogą być jakieś też ograniczenia związane z licencją na ten wóz. A poza tym McLaren F1 bardzo ładnie wygląda w swoim standardowym wyglądzie, jak dla mnie przynajmniej. Mi się podoba, po prostu taki jaki jest. No i te siedzenia w środku, kokpit, tak? Zerknijmy na ten kokpit. Nie pokażę wam... O, zobaczcie, jak to wygląda. Świetnie po prostu. To wygląda po prostu świetnie. Może myszką się tu rozejrzymy. Tak? Zobaczcie, tu są nawet pasy, tak? Tu są siedzenia, tu są pasy. Tu mamy kierownicę, oczywiście zegary. I powiem wam, że ten kokpit jest dosyć skromny, prawdopodobnie dla pasażerów, czy dla pasażerek. Miejsca jest tutaj malutko, ale o to chodzi właśnie, nie będziemy tutaj przecież brali jakichś tam grubasów albo nie wiadomo kogo, tylko jakieś ładne laseczki, powiedzmy. No tak tylko mówię, no. Ja bym brał. No nic, nic. Tutaj mamy Space, to jest no ten przylądek, gdzie się wysyła statki w kosmos, Canaveral chyba. Tak, zgadłem, świetnie. A tunera wyczynowego mamy tutaj. Troszeczkę za wcześnie skręciłem w lewo. Musimy jechać tu, ale nie będziemy się tu teleportować. Po prostu wyznaczę sobie punkt w GPS-ie i sobie pojedziemy. Może troszeczkę na widoku z kokpitu, który jest dość unikalny jak na samochód, prawda? No, bardzo, bardzo duże pole widzenia, jak widzicie, chociaż to jest też za sprawą ustawienia kamery w samej grze, tak? Zobaczcie, jak rozmieszczone są tutaj lusterka. Jedno tutaj, drugie tutaj i jeszcze po bokach tam, za drzwiami, tak? Na drzwiach, powiedzmy. Więc to jest bardzo ciekawe. Nie? Nie mamy jakby jednego lusterka po środku, no bo ono by tak naprawdę przeszkadzało. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Myślę, że fajnie by było, jakby było stosowane w jakichś nowszych samochodach. Nawet rodzinnych, czemu nie? Tylko że inaczej one by były może trochę zbudowane, inaczej może by było rozmieszczone, inaczej by były rozmieszczone siedzenia dla pasażerów. Ale to jest jak najbardziej fajny pomysł na samochód. Ja go po prostu nie widziałem w żadnym innym samochodzie, żeby był zastosowany. No to jest fajna sprawa moim zdaniem. Kurde. Okej, wypykło. I tak, nie będziemy dzisiaj driftować tym samochodem, jak to robię ostatnio właśnie w The Crew. Postaram się wbić do jakiegoś PVP i... Jakiegoś PVP i po prostu sobie z kimś się pościgać, jak myślę. Gdzieś mi umknął w ogóle ten samochód. Ja myślałem, że mam go zrobionego na wyczynie, już nim jeździłem, bo jest to naprawdę fajne auto, a tu się okazuje, że ja mam tylko w wersji stokowej. Chyba po prostu został on dodany do mojego konta.
ze względu na to, że mam przepustkę sezonową w tej grze i wszystkie nowe samochody po prostu są dodawane do mojego konta. I prawdopodobnie też tak było z McLarenem F1, pewności nie mam. Zmieszamy teraz, właśnie, jestem ciekawy, czy to jest jedyna możliwość tuningu tego samochodu. Może zerknijmy na listę aut, jakie posiadam, seryjne. Jest, i mamy tu kilka opcji, czyli... Ale... O właśnie, nie, tylko na wyczyn możemy stuningować. Ale moment, jeszcze zerknę, bo tu były ciekawe... Mamy tutaj tak, 627 koni mechanicznych, napęd na tył, jakiś szeroki skuban jest, 1,82 m wysokość, nieco ponad metr, waga 1140 kg, gdzie większość to jest pewnie jednostka napędowa, bo nie jestem pewny, ale chyba całe nadwozie wykonane jest z włókna węglowego. Prędkość maksymalna 386 km na godzinę. Jak na dawniejsze czasy był to najszybszy samochód na świecie. A okej, okay, no dobra, no to wbijamy się tutaj. Odwiedzamy dealera. Czy raczej tunera, nie dealera. Oh yeah, zobaczcie na to. Brakuje mi troszeczkę tutaj modyfikacji postaci, którą się poruszamy. Chciałbym, aby miał troszeczkę inny rejestr, albo żeby była to kobietka. O, wtedy to już w ogóle. No dobrze, wybieramy sobie zestaw. Poziom 40, starczy mi kasy akurat. Mek. No i zobaczymy, jakie tutaj zmiany tak naprawdę będą. O kurde. O kurde, o kurde. No, są tutaj delikatne zmiany. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, nie mogę tutaj obrócić kamery, ale mogę wejść tutaj i teraz chyba będę tylko obracać, czy nie mogę. Tryb widokowy, zobaczmy. Okej, tryb widokowy. I zobaczcie, tutaj mamy lusterka, one są zamontowane teraz wyżej, wcześniej były tutaj. Spoiler jest inny, wcześniej... Tutaj chyba jest spoiler, który się sam wysuwa z tego, co... wywnioskowałem wcześniej. No i zobaczymy, ile zaraz tutaj będzie elementów do modyfikacji. Na pewno felgi trzeba wymienić, bo te są paskudne. Na pewno została dodana dokładka do wersji wyczynowej, którą widzicie tutaj, jest ona z włókna węglowego. I większych zmian, no i chyba ten zderzak troszeczkę z tyłu został zmieniony, tak? Większych zmian jakby tutaj nie widzę innych. Może trochę w środek, bo tam widziałem też, ale chyba tutaj są kubełkowe siedzenia. Anyway, wejdźmy sobie do optyki i zobaczmy, co tu możemy zmienić. No jest kilka opcji. Zacznę od koloru. Może wybiorę sobie, jest oficjalny, chromowany, metalik, matowy. O proszę, nie ma. A chromowany? Nigdy nie lubiłem samochodu chromowanego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla McLaren F1, jak myślicie? Wygląda bez kitu, ej, taki chrom będzie fajnie wyglądał na śniegu, bo chyba tego samochodu po prostu nie będzie widać. Biorę, zobaczymy. Naklejki. Teraz te naklejki za to słabo będzie widać na takim chromowanym kolorze. Wow, ale wygląda naprawdę fajnie. A dajmy sobie coś takiego. Wnętrze, oj. Zablokowane? Ale to mam odblokowane. Jak to wygląda? To jest fajnie tutaj pokazane, drążek zmiany biegów, jak troszeczkę nawet tak klasycznie bym powiedział. Czerwone siedzenia, uwielbiam czerwony kolor w środku. Czerwony i beżowy, to jest mój taki ulubiony kolor w samochodach w środku. Dobra, co tutaj się zmienia? Lampy przede wszystkim. Zobaczcie, tutaj myk, myk. O, wow. A tutaj już chyba zderzak jest inny, albo jakiś inny element. Tak, tutaj jest już chyba standardowy. Bez tej dokładki, a tu jest taka jakaś śmieszna ta dokładka. I podoba mi się ta śmieszna dokładka. I te lampy także. Wow. No jest tu sporo możliwości modyfikacji tego samochodu. Tutaj przede wszystkim światła. Bardzo mi się podobają te standardowe.
takie duże, okrągłe, one są świetne. Ale bym coś tutaj zmienił, jeśli chodzi o... O właśnie, to może zostać bardzo ładnie. Teraz, oj, nie możemy niestety płotnika, ale możemy zmienić... Wow, zobaczcie! Tutaj bez wlotu, ale bania, biorę to. Ale, o, ale kurde, boli. Dobra, felgi. Jezdnia, egzotyczne. Co tu z egzotycznych możemy wybrać? No nie ma dużo tych egzotycznych. Retro to raczej nie będą pasować. Terenowe też nie. Motyw wyścigowy. Zdecydowanie jest to samochód wyścigowy. I... Zobaczmy. Nie, one mi nie pasują. Tutaj powinny być te felgi większe, chociaż... Ja wiem. Kurde, ale te felgi są zajebiste. One są nielicencjonowane, ale twórcy się naprawdę tutaj postarali. Ja za każdym razem chyba to mówię, ale... Uważam, że tak jest. Postarali się pod względem właśnie tego wyglądu, bo są świetne. Wyglądają pięknie. Dobra, te się tu nie nadają. To, o, tu coś mamy. Coś miałem fajnego. Chromowane. Zobaczmy, jak to wygląda. A niech sobie będą takie. Tylko może czarne? Są czarne? Oj. Muszą być czarne. No chwileczkę. Ło! Nie ma czarnych, to nie biorę. Weźmiemy sobie jakieś czarne felgi. O, o, o. Zobaczmy. Five Stars. Tak się nazywają. Tak sobie. Trochę zbyt klasycznie. O, a te? Ło, te mi się podobają. Biorę. Dobra. 10 tysięcy, spoko. Lusterka. Nie, te u góry mi się nawet podobają. Chociaż z drugiej strony, jeśli ja bym miał tak się patrzeć, bo tak, macie jedne tu lusterka, one są zaraz tu na szybie przyczepione i drugie lusterka są zaraz tutaj po bokach. I chodzi mi o to, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby dwie pary tych lusterek były zaraz obok siebie. Tak, zerknę, ale dziwne to jest trochę. Ja bym je w ogóle wywalił. Ale... No nie wiem, te wydaje mi się za duże. A te wyglądają tak bardziej sportowo. A, zostawię na razie tak. No i spoiler. Można zostawić... co to za skrzydło? Ale ja bym chyba zostawił ten standardowy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, ale nie. Z kolei ten dyfuzor nie pasuje do standardowego. Dodam ten wielgachny. Oh yeah. No i maska. Co my tu mamy? Aha, tam jest akumulator? Albo jakieś coś tam jest. Cholera wie, co tam jest z przodu. Ale zdecydowanie... Nie pasuje mi tutaj czarna maska z włókna węglowego. Mechanika. Możemy kupić sobie tutaj części. One są drogie dosyć. Ale będzie już... O kurde, nie opłaca się ich kupować. Ja bym brał... na prowadzenie, na przyczepność części. Wtedy ten McLaren naprawdę będzie się fajnie tutaj prowadził. Przyczepność jak najbardziej. Uwielbiam takie części na przyczepność. To już braliśmy, tak? Części obiegu. Części obiegu też można wziąć na przyczepność. Ciekawe, jak to wpływa, ale nie wnikam, po prostu tak jest. Dobra, tutaj już mnie nie stać na te wspaniałe części. Więc no cóż, będziemy musieli sobie to jakoś zdobyć, żeby po prostu zadziałać na PVP. Wychodzimy, no i zobaczymy, jak to auto teraz wygląda na zewnątrz, bo tak, no u tunera to tak może wyglądać tak sobie, a tutaj może wyglądać troszeczkę inaczej. Podoba mi się, chociaż może zmieniłbym naklejkę. Felgi mi się podobają, podoba mi się cały bok, bez tego wlotu powietrza może troszeczkę go tutaj brakować, no bo jednak silnik też potrzebuje troszeczkę chłodzenia, ale z tyłu mamy też jakiś malutki wlocik, moim zdaniem, a nie, jest też na dachu wlot, zobaczcie, dosyć spory i jakieś to chłodzenie zawsze jest dla tego pięknego, wielkiego silnika. Tutaj jak widzieliśmy, to chyba była V-ka, jak się samochód rozbierał, no można tak powiedzieć, po prostu się rozbierał. I wow, 876 punktów już mamy i przede wszystkim robiłem sobie tutaj na przyczepność. Wow, jest mega przyczepny.
Moim zdaniem właśnie to są najbardziej wartościowe części w Decru, które polepszają nam przyczepność, bo przyspieszenie, prędkość maksymalna to jest właściwie pikuś. Najczęściej na wyścigach przydaje się właśnie przyczepność, gdzie musimy szybko pokonywać zakręty i no jak mówię, to są najbardziej wartościowe części moim zdaniem i dzięki nim się po prostu łatwiej wygrywa. I bez kitu, naprawdę jest to odczuwalne, że ten samochód lepiej się prowadzi, lepiej się trzyma tej drogi. Chociaż może to jest też zaleta samego modelu, samego w sobie, tak? Bo no, niektóre samochody strasznie driftują, strasznie zarzuca, a McLaren F1 może mieć troszeczkę gorsze przyspieszenie, chociaż ciężko mi teraz powiedzieć tak naprawdę. Bo musiałbym się przejechać wszystkimi samochodami po kolei, ale przed nagraniem tego odcinka jeździłem sobie Aventadorem i wcale on nie był jakiś wolniejszy. Ani też szybszy. O, może tak. A mam go dobrze zrobionego, więc... No tutaj jedynie przyspieszenie powyżej 300 km na godzinę, widzimy, że on leży, ale to jest też przyczyna tego, że mam słabe części jeszcze. Dlatego przejdźmy sobie może kilka jakichś umiejętności, zanim przystąpię do jazdy PvP, do zmagań PvP. I tutaj mamy właśnie coś na... Mamy coś, moi drodzy, na precyzję. Czyli powinno być to w sam raz dla mojego McLarena. Ponieważ mamy tutaj bardzo fajnie ustawioną kamerę z wnętrza pojazdu, nie powinno być problemu z opanowaniem jego i celnym przejeżdżaniem przez właśnie bramki. Jak tutaj, ale świetnie się prowadzi, naprawdę ten samochód jest genialny pod tym względem. Ops, ops. Jest bardzo szybki. Jak na prowadzenie, które jest w nim świetne, to jest bardzo szybki. Już jest platynka, świetnie. I zobaczymy, czy uda mi się jakąś fajną część wylosować. Uwaga, i do prędkości, ale co to jest właściwie? Redukcja masy. Przejrzyj części, zobaczmy. Tak, tutaj mogę sobie to wsadzić, bo części, które zakupiłem, po prostu się nie zamienią. Nie kupowałem nic na redukcję masy. Spokojnie, możemy sobie to zamontować. Dobrze. A, no to jeszcze może coś. Ile mam punktów w tym aucie? Nawet nie wiem. A, tutaj mamy coś niezrobione chyba. Test zbierania. To raczej mi się nie przyda. Slalom. Slalom może być spoko dla McLarena. Tylko nie wiem, gdzie mnie poprowadzi to wyzwanie. Gdzie by tu, w którą stronę najlepiej by pojechać? Myślę, że zaczniemy sobie od tej strony. Tutaj nie trzeba dużej prędkości. Ups, ups. Więc jak zacznę sobie od tej strony, to myślę, że będzie spoko. Mamy 915 punktów. Dobijemy do 1000, jedziemy PvP, gwarantuję. Ale właśnie, to też jest problem, bo czasami się nie trafi na kogoś, kto chce jechać samochodami wyczynowymi. I to jest problem. Troszeczkę za wolno. Dobra, teraz tutaj. Oj, wyleciałem troszeczkę. Oj! Dobra. I... Czy będzie platynka? Nie mam pojęcia. Oby była. Jest na razie srebro. 10 sekund. Okej. Okay. Jest złoto, ale platyny nie będzie. Oh! Jest złoto. Czy wygraliśmy? Wygraliśmy jakąś część. I... O proszę, skrzynia biegów. Przyspieszenie, prędkość maksymalna. Zawsze to coś. Why not? Świetnie. W tej części to też nam nie będzie kolidowało. Dobrze, to teraz... może coś fajnego. Test prędkości. Poziom 40. Mogłoby być... Tak, nie znajdę nic lepszego, to pojadę właśnie tam. Poziom 30 to raczej nie. Poziom 30 nie. 30, 30, slalom. 30, nie ma tutaj filtru pod względem. Jest, nie, tylko jest stan, to nas nie interesuje.
Szukamy poziomu 4. Dobra, jest 40 test slalomu znowu, ale tutaj mamy już prostą drogę i powinienem spokojnie zdobyć sobie platynową odznakę, czy platynowy medal, nazwijmy to jak chcemy. Popatrzcie teraz, zbliża się noc i fajnie podświetliły się na zielono zegary w moim McLarenie. W dodatku zobaczmy jedną rzecz. Jest sobie kierowca, nie wiem czy to widzicie, ale naciskam gaz. Ej, no właśnie, troszeczkę lipa tutaj z tym kokpitem, bo zobaczcie, że kierowca ma nogę wbitą w pedały dosłownie. Więc tak średnio to wygląda. Nie będę wam tego pokazywał, bo to tylko popsuje wrażenie z gameplayu. Po prostu sobie jedźmy i patrzmy sobie tu. No tak średnio to wygląda. W nowszych, znaczy w nowych grach ogólnie jest już tutaj to zaimplementowane i bardzo ładnie wygląda. Chociaż i tak pod względem wyglądu samochodów ze środka w Dekrunie mamy się do czego raczej przyczepić. Wyglądają one po prostu świetnie, czego nie można powiedzieć na przykład o gridzie Autosport, który pod tym względem chyba zostanie grą niezapomnianą, gdzie mamy wnętrza jakby jakieś takie rozmazane, przydymione, cholera wie co to jest. I to strasznie psuje ogólny feeling z gry, no bo to jest jednak stricte gra wyścigowa, to nie jest takie coś jak The Crew, gdzie to jest też wyścigowa, ale arcade'owa, taka gra, gdzie nie powinno być, nie potrzeba jest nawet, żeby był kokpit, tak? A jednak jest i jest on wykonany naprawdę spoko. Kurde, też mi nie pykło coś. Zawiasy, zobaczmy. Może być. Ale chcę to... Ach! Chciałbym to wyzwanko powtórzyć. Powtórz, dokładnie. Także tutaj no... I tak jest dobrze pod tym względem. Mimo, że może są jakieś tam drobne niedociągnięcia, to ja i tak jestem za tym, że w The Crew po prostu wygląda to bardzo dobrze. W ogóle dzisiaj jak sobie wbiłem do tej gry, to zauważyłem, że jak tylko pojawiłem się na mapie, ktoś od razu z graczy był koło mnie i nie był to żaden ze moich znajomych. Co dobrze świadczy o tym, że w grze jest aktualnie sporo graczy, dosyć dużo. Co się zresztą zaraz okaże, jak będziemy szukać PvP. Mam nadzieję, że tym razem przy wyszukiwaniu albo podczas gdy już się jakiś mecz wyszuka i będę miał na przykład losowanie, że mnie nie wywali z gry jak ostatnio, kiedy miałem po prostu problemy nawet... Oj... Ach... Kupowato, nie pykło. Dobra. Musimy jeszcze coś pojechać, albo polecieć, może skok jakiś, co wy na to? Umiejętności, tryb, skok, jest skok, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy poziom 30, Salt Lake City 20, 30, czy będzie 40? Jest 40. Test skoków, ale, czy mamy tutaj... No tak, to jest droga gruntowa i mogę mieć problem, aby tutaj zrobić jakiś konkretny skok. Ale spróbujemy, zobaczymy. Bardziej, że to jest McLaren F1, takich miejsc nie bardzo lubi. To jest samochód z bardzo niskim prześwitem, bardzo małym prześwitem właściwie. I nie wiem, czy to mi się coś tutaj zdziałać. Ale udało się zdobyć platynę bez większych problemów, mimo że... Oj. Dobra, co to jest? To jest redukcja masy. Premia do hamowania. Zobaczmy. Redukcja masy. To jest chyba ta sama część, którą ja wygrałem poprzednio. Więc spróbujemy powtórzyć. Czasami się losuje lepsze części na tym samym skoku, albo części, której po prostu nie mam. Będę mógł sobie ją wsadzić, polepszając tym samym... Jak miło, powtórz. No! Zarzuciło troszeczkę, muszę tu bardzo powoli jechać tym McLarenem i przed samym skokiem po prostu wcisnąć nitro. I to absolutnie wystarczy, żeby zdobyć tę platynę. Nie? Zobaczcie, bez problemu. Zobaczmy co teraz. Redukcja masy. Nieprzyjemnie. Jeszcze minus 4 bym dostał. Dobra, w takim razie tutaj skoki nie pykły. Ale może jeszcze coś tutaj się uda ugrać, w którymś 30 poziom, 20, tu już patrzyliśmy. Pierwszy poziom to raczej nie, tutaj są niskopoziomowe skoki chyba. A tu coś mamy, poziom, ale... Tak, poziom 29.
Dziesiąty, Jesus. No nie wiem. Aha, poziom części można wygrać. No jest, są dosyć spoko z tego co widzę. To są ogólnie kopalnie. Zobaczmy. Znowu drogi gruntowe. Ale może uda się coś ugrać. Zobaczmy. No jedź McLaren, jeszcze musimy się pościgać na PvP. Musisz zdobyć 1000 punktów. Jak tu jechać? Oh jeez. Oh jeez, to w ogóle nie w tą stronę, chwileczkę. Ojej, jak dziwnie, ale dziwnie. Dobra, trudno, spróbujemy. Yeah! Pięknie. W ogóle miałem wrażenie, jakby ten samochód po wciśnięciu nitra w powietrzu przyspieszał. To było dziwne, ale tak mi się wydawało tylko. Uwaga! Ach. Układ wydechowy. Zawsze to coś... Ej, czy ja czasem tutaj się nie zagalopowałem? Czy ja czasem układu wydechowego nie kupowałem? Nie wiem, ale skoki mi się ogólnie nie podobają. Myślę, że powinniśmy tutaj spróbować przejechać prędkość. Test prędkości, na pewno coś tutaj wylosujemy dobrego. Poziom. O, tutaj powinniśmy coś wylosować fajnego. Test prędkości i może w tą stronę. Myślę, że dam radę coś tutaj zdziałać. Tym bardziej, że to już jest szosa, droga utwardzona i nie powinienem mieć problemu, aby opanować ten samochód perfekcyjnie. Troszeczkę brakuje mi tutaj długich świateł w autach w The Crew, ale tak naprawdę i tak świecą one dość dobrze. Och, mało brakowało. Chociaż mogę troszeczkę nawet wypaść. Ale zależało mi na tym, żeby nie stracić mnożnika, bo bodajże po zderzeniu mnożnik się kasuje. Świetnie. I... czy będzie platynka? Jest złoto i jest platynka! Pięknie! Nic mi więcej nie potrzeba. Pięknie, jest platynka, nawet chyba swój rekord pokonałem. Prawie bym szakala i sarnę przejechał. Ale udało się. I tutaj mamy skrzynia biegów. Przejrzymy części. Czy na pewno to mnie interesuje? Przyspieszenie, prędkość. Minus hamowaniu, minus 13. Będę miał 977 punktów. Kurde, ja nie wiem, czy ja w tym odcinku przejadę w ogóle jakieś PvP. No najwyżej zrobimy to już w następnym. Właśnie tym McLarenem. A dzisiaj spróbujemy go sobie jakoś wymaksować. Albo zrobić po prostu powyżej 1000 punktów. No jednak zabiera to trochę czasu, nie powiem, że nie. O proszę, tutaj mam 40 poziom. I możemy naprawdę coś konkretnego wygrać. Dlatego, nie wiem, no myślę, że w tę stronę jak się udamy, to będzie git. Zobaczmy. No i startujemy. Oj, troszeczkę pod górę. Ale myślę, że jakoś dam radę, co? Okej. I za chwilę zacznie się test. O. Medalowy duch pojechał w drugą stronę zupełnie, ale mi się wydaje, że w tę stronę jak będę jechał, to będzie chyba lepiej, bo jest mniej zakrętów i łatwiej będzie zdobyć medal platynowy. Już mamy srebro, zaraz będzie złoto. Jest złoto i platyna bez problemu wleci prosto do mojej kieszeni. Już to wyzwanie jechałem kiedyś, ale jakoś tam brązowy medal był. Dobra, i tutaj mamy wirnik. Wirnika na pewno tutaj nie montowałem. I mamy 1013 punktów. Także już będę mógł się ścigać, myślę, że na PvP. 1000 punktów to jest dla mnie zawsze taki wyznacznik dla auta, które może się już spokojnie ścigać z innymi samochodami na PvP. Chociaż oczywiście plus te 200 punktów, czy tam 300 punktów, które możemy jeszcze zdobyć, aby ulepszyć ten samochód, zawsze dodaje jakiegoś tam kopa. No ale moim zdaniem i tak już się można ścigać takim samochodem na PvP. Ja wam bardzo dziękuję dzisiaj, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.